Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Plagi 2 i SAGM. No, jestem, hej. A plague! Gdzie te malutkie są buddy twoje? Nie pamiętam. Aha. Ale było coś, prawda? Po co my tu... Nie, ja nie kojarzę żadnych buddy, żeby dawać im tabliczki. No to było na końcu mostu? Na złotych... przy złotych drzwiach? Złote tarasy. No ale to ja nie umiem tam doskoczyć. Jak ty to robisz niby? A da się w ogóle? Ja nie wiem. No ale to chcesz tam w te ryje powsadzać? Z których no w ryje, ale to trzeba mieć dwie tabliczki, a my jedną. No właśnie. No ale tym bardziej, że tam wieje wiatr. Jak chcesz to wsadzić? No nie wiem, czy da. Nie było dobra, mi tam. Ty. Ale ja tam nie umiem wskoczyć, niestety. No takie rzeczy już się robiło w tej grze. Chyba, że to tutaj można zejść na którąś ze stron jeszcze. Prawie doskoczyłem. No tutaj mam właśnie na tym ostatni problem już, nie? Oj, kurde. Dobra, jestem. Znaczy na ostatnim. Ona powinna doskoczyć tutaj spokojnie. Tam jest taki urwany gzymc jakby. Powinęła jej się nóżka. Ach. Nie wiem, w którą stronę teraz mam skakać, jakby. Jak w którą? No do przodu cały czas? Aha, w ten środek tego urwanego jestem. No, ale trzeba dwie, także. No, może wsadzić jedno, trzeba, coś się stanie, bo to no nigdy dobra, nie wiadomo. To wsadzam lewą. Nie umiem tu doskoczyć. Brakuje mi ciągle. Kręci się. Zakręciło się, ale jakby nic. No to skąd? A jak ona zostawiła drugie? Myślisz? Ale jest jeszcze to okno pod tym mostem drugie, jakby z tym manki niby miałby być. Aha. Znaczy okno tam, nie wiem czy tam jest okno, czy co to jest. Stąd zejdź. Ale pokazało nam przecież te łańcuchy, to gdzie to jest? Wiesz co, no to na pewno był wodospad. To może tutaj na dół trzeba zejść na wodospad i tam się da jakoś posłodzić, ja nie wiem. Można jakoś bezpiecznie opuścić się z łapkami, cheatkiem. Można chyba. Tak? Nie wiem, ja spróbuję tutaj, bo jest taki cylinder. No ale tutaj ewidentnie jakby chodzi się. Gdzie? Aha, tutaj chyba. Na tym wodospadzie po prawej stronie? Tu się chodzi, A czy ta kamera... dobra. Nie wiem, gdzie ty jesteś teraz. Na wodospadzie. Na? Ale kamera mnie denerwuje. Ale na tym, co tam się wpadamy i game over? Tak. No jak zszedłeś? Boczkiem? Zszedłem, bo tam bokiem w ogóle można iść chyba. Nie tak, nie chyba trzeba gzymsem. Co się stało? Czemu ona się odwróciła tyłem sama? Hit. Ale co ona robi? Ona mi tknęła, czy... Idę tu na razie na kuckach. No tak i... To donikąd prowadzi oszukaństwo. Nie ma, mi się wydaje, że tam jest jakieś okno. Będzie jakaś drabinka? Binokle mi daj, bo nic nie widzę. Mamy te binokle w ogóle. Ona się odbiła i spadła. No jest okno, ale po drugiej stronie chyba. A ja idę prawą, a to po lewej trzeba być chyba. No to idziemy. Wychodzę stąd na na kuckach już nie wyjdę, tak? Bo... No, jakiś problem jest, też nie rozumiem. No ta kamera mnie wcurwia. Aha, mam tutaj zapis, spoko. Może wyskoczę, wyskoczyć nie wyskoczę. Widzę, że kamera to nic nie pomaga. To będzie jakiś sekret oszczędny, albo w ogóle nie wiem, czy coś będzie. Dobra, wezmę sobie binokla jednak i sobie zobaczę. Rozwaruję. Nie, to też nic tu nie ma. To ja nie rozumiem. Czego nie rozumiesz? Niczego. Tu nie ma żadnego okna. No właśnie nie ma. Co? To gdzie idziemy? Trzeba nie znaleźć to miejsce. Dobra, no to idziemy, nie? Ale gdzie?
W ogóle musiał być u góry jeszcze raz, tu gdzie sadzamy to. No i co? A tutaj żadnych bocznych jeszcze nie ma dróżek, ścieżek, rzeczy. O Jezu, jakieś okno widzę, czekaj. Ja pierdzielę. Tylko nie wiem, czy ona jest wchodzona. Czekaj, bo muszę to zobaczyć najpierw. Ale u góry czy wodospad? U góry. Znaczy tak jakby jak wracam od wodospadu, to prawej strony się trzymam. Muszę sobie wziąć zaś binokle. One się jednak tutaj dużo przydają. No tak szybko. Ciężko stwierdzić, czy tam jest wejście, czy nie. Ale czy dałoby się do niego dostać? Wątpię. W ogóle ona skacze. Wodospady i za tym wodospadem okna były. Ha. Ale to nie jest ten wodospad. Oj, kurde. Powiem ci, że nie wiem. Muszę to wczytać troszeczkę wcześniej. Zanim to wsadziłem, najlepiej, żeby mnie wiatr nie spychał. O, tak bym chciał. Aha, no ja nie chodziłem po tej prawej stronie w ogóle. A to są jakieś niby skałki chodzone. No to czemu mnie tutaj nie było? Chcemy zobaczyć. Ale w sumie do nikąd one prowadzą. A tu jest jakieś okno. Widzę to teraz. Na samym początku skakania po tych drewnianych... Czekaj. Tych. No, teraz widzę. Na początku jak skakania? Jak tam wskoczyć? No. Albo w połowie mostu w sumie możesz też być. No w każdym razie. Po lewej stronie, jak się skacze do budu, na dole, jest... No, to ja chyba o tym mówiłam właśnie. Ale tam jest chyba sekret. Czekaj. Jak tam wskoczyć? Bo jakby na razie tego nie wsadzamy, bo nie ma sensu, nie? Przepraszam. Nie. Więcej Pringlesów. No właśnie, o to mi chodzi. O to mi chodzi. Czekaj, spróbujemy. Zrobimy oszukiwane, łapkowane, nie? Aha. No robiłem, ale ona mi tutaj zjechała jakoś w ogóle, nie wiem. To okno jest, aha, bo to okno jest... O Jezu, co ona zrobiła? Ja nie wiem, czy to nie trzeba będzie jakoś wykręcić, głupio, czy... Aha. Aha, nie, no ona stoi tu normalnie poniżej. Łapkowanym cheatkiem, nie? Zrobiłem. Tak? Da się? Z tej zielonej trawy da się, to zrobiłeś? Z góry, no. I sekret. Co to? Ona mi nie dolatuje tam. Robi, robi. A to jakoś na bok zrobiłeś? Nie, na te takie jakby takie trójkątowate najpierw. Jest taki jakby daszek, rożek, trójkąt. Dwie małe pochylnie. Pod spodem to jest centralnie. A no pod spodem zielonego jest. No tak, ale jak ja spadam z łapkami, to ona ma bardzo daleko te okno. Ale nie do okna, tylko bardziej jeszcze wcześniej jest taki jakby daszek. Dwóch stron pochyłe, lekko. Trójkąt z tego. No to. To nie wiem, które. Dobra. No to żadne. Siebaj. Okej. Może tu? Ja nie wiem, czy. Aha, ona spada z tego. Nie, no. To bardziej po prawej musisz być. Bo ona zjeżdża po prostu z lewej strony. A z prawej? Nie zjeżdża. Z prawej właśnie robię. Ale w tej, z tej drugiej prawej w takim razie. Spróbuję tu. To jest tutaj. Boże, jakie zastępe dzity. Hit. No to znalazłem to okno. Dobra. Pytanie, jak tam dojść w ogóle i którędy. Boże. Lara mi umiera cały czas, nie umie tego zrobić. Nie wiem, jak tam zejść po prostu. No z tych drewnianych na lewo skaczesz jest tak, jest, i możesz nachodzić na dwóch miejscach, chyba można stanąć zielonym, tak? No to po co je ojczysz w ogóle? A gdzie masz ten... Piers... Zbieramy te kulki i to wszystko... No dobra, no i co, zszedłeś na sam dół?
No idzie, masz te okna we boczku. Na tym pierwszym wodospadzie w ogóle, co ta Budda wciskana. O matko, to trzeba iść do góry zaś, tak? No, tylko że nie wiem, jak tam dojść, jakby nie wiem. No do góry jest tam idziemy. Jakiś łańcuch, ale... No do góry, ale co? No idę na razie, no to co? Może... No, to jest właśnie śmiech. Daleko mam, to co? Jak się szlajesz, jak zwykle. Dobra, teraz to wyłączę, jeszcze raz mi zjedzie. Zaraz nie będę miała tu wskoczyć, Boże. Super. Pierdolę. Skok z shifta nagle nie istnieje. No i git. Uwielbiam. Po co te skosy wszędzie robi? Specjalnie. No to ja nie będę grać w takie gry. Stary, z laptopem do kibla. A pierdolę. Przerwa na 5 minut. Za 5. Nie umie tu wejść, denerwuje mnie to już. Nie umie i nie umie w kółko. Boże, no to normalnie tędy wchodzi, a pierdolę. Ale już. No to jak tam, co tam prowadzi? Dostanę zaraz kurwicy. Nie wiem, gdzie ty i co jajczysz zaś. Jakby no... Boże, nic nie idzie zobaczyć. Aha, ten wodospad. Aha. No ale to... Okej. To idziemy? No serio? To ja nie wiem. Już w takim razie co? Hit. Za mało slotów jest, za duże napisy zamiast dać więcej slotów. No dobra, ale jak się tam dostać niby ty? No właśnie, nie wiem. Bo jakby tam jest takie okienko, tak? No a tu żadna droga nie prowadzi, to ja nie rozumiem. Spadłem na sam dół i życia nie ma. No to też hit. Czekaj, idę zobaczyć te manki. A, on prowadzi z okienka do okienka tylko. Jaka tam droga niby jest? Głupie. No właśnie, coś czegoś nie wiem. Nie widzimy, tak? To jest woda pływana na tyle, że mogę tu wskoczyć, czy nie? Tak, o Boże, jak dobrze. Boże, czuć jak w fortach. W tej wodzie. Czemu? Ciężała, jak jakaś bambaryła. Aha, tu się już nie da nigdzie przejść. Jest manki, nie? Nie umie tego. Jak tam żeś to zrobił? No, ale jest manki, które prowadzi skąd? Z okienka do okienka jakby. No to gdzie te okienka? Gdzie mam iść? O, nie wiem. Też próbuję się dowiedzieć, wiesz? Pewnie jakieś głupie gdzieś w skale albo coś. Czy ty coś staniesz? To jest pytanie. Czytaj mi to, Baniuda, milion razy. Spada mi ona. Się na górę dostawać jak jakiś dziwny. Czy mam jakieś zapisy normalne, czy sobie wypieprzone? Boże, tu jest gzyms. Na sam ale dół. Gdzie? Na sam dół. Na sam dół mam iść? Nie łapię, no. No. I tutaj po prostu jest gzyms. Nad prawym oknem, jak na to patrzysz, jest gzyms. No teraz weź się tu złap manki, pozdro.
Boże, ja mam takie coś widzieć, hit. A pokazywało tak zemsty wcześniej. Ja wiem. Ja mam wiedzieć to. Dobra. Aby tam była plakietka, bo ja już nie wytrzymam. Plakietka! Ja. Czekaj, znaczy w sensie jest tutaj ta klapa z tym łańcuchem. No. O, łańcuch znika, jak się na niego wchodzi, też spoko. Jest plakietka. Jaki dźwięk w ogóle? Ciekawe, weźmiemy ją i zaraz w piździel dostaniemy od kogoś. Pewnie baba jakaś, nie? Jest plakietka. Dobra. 10 sekretów to ładnie. No. Skąd... Wiesz, może będziemy mieć wszystkie. Jak ona skaka do tyłu czy do przodu, bo ja nie pamiętam. Nie pamiętam, ale niestety. Tak? Tak. O Boże, no to przytyłem ustawiam tutaj. Też zrobiło. Idź, Bella. Ale ona może się złapać tego łańcucha. Aha, i zaś na górę, nie? Ja rzekam. Z tym razem. Nie pomyślisz sobie. Nagrywam drugą część customu, którego już graliśmy, to się zastanów zaraz. Ale że będziemy mieć fajne, nie? No to nie tak, że takiego fajnego drugą część, tylko fajniackie. W ogóle każdego. Aha. Potem człowiek musi się męczyć. No, niestety. Nie no, na razie jest spoko, w sensie chill out faktycznie. No, nie, wiesz, jakby ta baba była tak, jak miała działać, to nie wiadomo, jakby było. No, ciekawe, co chodziło z tą hajną jakąś. No to potem, tutaj chill out. Jeszcze? Ale potem, to ten level trwa godzin, milion. No, tu ma być chill outcik. No jest, w sumie ten przeciwnik i nara. Game over i nara. Właśnie. Zaś na górę muszę wejść, tak? Szykam. Mhm, niestety. Wiatry zaś milion razy tędy chodzę już. No wiem. Cieszę się, że w ogóle dał nam jakiś skrót. Czuję, że jakbyśmy tamtędy chodzili cały czas. A, już wszystko jedno. Dobra. Chyba, że nie ma skoku z shifta. Oczy ze sprinta. Jeszcze tego brakuje tylko. No, dobrze, że chociaż jeden twórca nas nauczył. Powiedział, a my nie chcieliśmy słuchać. No ale to różnie działało. Potem na ten dźwięk to skakałem z dwóch. Też było dobrze. No i chuj. Oj, źle. Aha, no przecież byłem na tym... What the fuck? No oszukuję. No, czemu ona nagle nie ma rozbiegu pełnego? Ona oszukuje. No i się nie łapie, jelo. No. O, jest. I szybko zapis. Dawaj teraz Lola. Lola. Okej. Okay. Ciekawe, co nas czeka za tymi drzwiami. Ja nie wiem, czy ja chcę wiedzieć. No, chcesz chyba. Będzie nowy level, to żyćko mi zrobi. No, już się zrobi. Teraz będzie jakiś łup, łup, łup i jakiś bebok. Nic nie będzie. Ja nie. Dobra, plakietka wsadza. A co tam na dole jest? Śmierć? Nie. O Boże, jakie rzeczy. A te klapy to jest podpucha jakaś? Jezus! Co? Straszyłem tej kaccenki. Aha! Nie była klapa, mi głośno, mam dobra, wszystko. Zaś! Słyszę ją już. Boże, piękna po prostu. No, ale przecież ona umarła już. Ala! Straszno. Czy mam jeszcze go strzelać? Ale ja się boję. Innego niż pistolet. Rewolwer w sumie jest. Biorę. Muszę ja ściszyć tę muzykę, życie. Bo dostanę kurwity. Halo! Ale ona w ogóle nie bije. Nie? Jakby nie wiem, mam iść do niej, czy co? No trzeba ona iść. Ona zagradza przejście, czy nie? Ona nie pozwala wyjść. No to na dole jest klapa, którą można wyjść, bo ona się... nie wiem, podejdę do niej i co ona robi?
Dobra, już zjecham na dół. Dobra. No po prostu jest tak wiatr i odpycha, wiesz o co chodzi. No to mara. Jak się zapala te światełko? No właśnie, zapala mi nie robi. Nawet w tym levelu było chill out, to jak? You are alone now. Okay. No cały czas jestem chyba alone, nie? A tu jeszcze naboje są. Kiedy no, ucieczysz jest żyćko. Aha, a ja wzięłam... Kurde, nie, bez sensu. Dobra, muszę to... Aha, 905, 919. Dobra, spoko. 909... 18. Żeby mieć za nim aplikację. No zajebiście. Co jest? A szybciej się nie dało? Jestem zarażony. Czemu? Bo trucizna mi je. To jest śmiech. Dlaczego tak? Teczkę trzeba będzie wziąć. No ale ja już zmarnowałam. No to trudno. A jest tu gdzieś do zebrania apteczka? Na razie nie. Mhm. Jest też ogólnie lepiej. To jest grzyb. To on zaraża? Niekoniecznie. Przeciągłam jakiś łańcuch. Ktoś tu przyjdzie? Trzeba mieć dwa młynki tutaj w ogóle, widzę. Wiem, no. No a które drzwi otworzyłeś? No, tak przy tych młynkach. No ale tu są dwie pary drzwi, jedno i drugie. O kurwy. Ale jakie ona ma tutaj ruchy, powiedz mi? Ten skok po prostu... Nie mów. No i czemu ona nie strzela? Mnie to denerwuje. No co, ujebał mnie? No to ja to wczytuję. One stąd wychodzą, tak? Jezu. Dobra, idę na klocek, nie będę się pierdolić z nimi. Aha, super, że mnie strzelasz. Ja tu dźwignia naścienna jeszcze jest w głównej sali. Jak się na klocek od młynka wskoczę. Aha, no dobra, no jestem tu, ale jest jeszcze ci pająk, wiesz? Gdzie? W jednym z przejść. Niestety ja szczególnie go pocisnąłem, bo... Już co, one mi się zbugowały, te pająki. Bo dopiero się leczyłem, ja nie będę mi na apteczkę. Więc ja będę, ja ze zwykłych, trudno. Bo one chcą iść do tych drugich drzwi, wiesz? I się tam zbugowały. No ale ty byś mogła strzelać w tego, co jeszcze żyje? Ale ta dźwignia to nie jest taka prosta sprawa. Ja tylko mówię, że jest, nie przeciągnęłam jej jeszcze. Jakby sobie nie umiał trafić. Informuję. Dobra. Zabiłam te dwa. Czekaj, zapiszę sobie, bo wiesz, że nie mogę z tymi apteczkami, tak? Ja muszę naprawdę uważać. A on mnie już przed ostatnim strzałem mnie ugryzł, nie? Mhm. Dobra, czekaj, muszę ten... Gdzie jest drugi łańcuch? I czemu na nos gasi latarkę? Wkur. No, nie widać tego łańcucha jednego właściwie. Dobra, i tam niby będzie ten pająk następny, dobra. No, wasz. I co z tą dźwignią? No zrobiłem, ale nie wiem co. Aha, nie wiesz co się stało? No. W ogóle musimy ustalić, w które drzwi idziemy przede wszystkim. No to moment, bo... Próbuję właśnie tą dźwignię zrobić. Apteczki są dużo dla ciebie tutaj w jednych drzwiach. Okej, okay, to są tylko znajdźki. Ja na pewno łapkami przeleciałam teraz przez tą dźwignię. Ale grawie lepiej. Ona ma swoje, a ty masz swoje, no i Boże. Muzyka tutaj jest taka niepokojąca. To jest fajnie monastery i takie klimaty monków, a jakieś beboki. Nie wiem, jak mam w tą dźwignię trafić, bo cały czas przelatuję przez nią łapami i ona jakby w ogóle za reakcję jest. Nie wiem. Wiem, że to nie jest prosta rzecz. A z rozbiegu to robiłeś? No wydaje mi się, że... Dobra, że zrobiła nie. Teraz, okej. Okay. Mi się wydaje, że nie było z rozbiegu. Okej, okay, no to co? Które drzwi?
Chodź, jak teraz jak od dźwigni spadłaś, to po lewej. Bo tam są znajdźki, no to chcemy, nie? A tutaj są takie złote drzwi, tak? Są drzwi, są jeszcze schody na górę, ale tam dalej są tylko znajdźki, no to właśnie... A gdzie ten pająk jest? W drugich drzwiach. A spadłam na dół i umarłam, dzięki, że powiedziałeś. No ale co mam ci mówić, jak wygląda level hit? No. Samolub jesteś, no to... A te drzwi ona otwiera, czy nie, te złote? No właśnie nie. To co ona sobie myśli, że co? No ona nie myśli. Echo, echo! Podgłośni to. Co się stało? No ona takie ma dźwięki tu. Jezus! Jeszcze ten głupi dźwięk z Underworlda. Ale czego dźwięk głupi z Underworlda? No zajebiście. Dobra, idę po tych schodkach malutkich, wiesz? Czekaj, bo ona to odpierdala jakiś gówno. Zwykle jest mało rozbiegu. Aha, wiecznie. No to nie idę jednak. Zamknięte, czy co? No tam w ogóle, ale jest znajdźka, są, to trzeba wziąć. Do razu, jak tu jest apteczka, no to musisz tu i tak przyjść. Ale jakiś klucz będziemy musieli tu mieć. Czerwony. Czyli no, o, tutaj jeszcze w ogóle jak są schody, to są takie dwie lampki, jak się wchodzi na górę i kubeczki. No to przy nich shotguny leżą. No, też nie widziałem. Kurwa. Dzięki. No, co się stało? No ja se srało. Okej. Weź to. Bitch. Straszne te dźwięki to są. No ale bagujmy te drzwi w ogóle. No, przesuwają do tyłu jakby, nie? Aha, tu trzeba mieć klucz. Okej, a te znajdźki gdzieś tu na dół. Aha, no dobra, są uziczki, nie? I apteczki. I apteczka. To zaś ty już o tych apteczek, co? No. Ty w te drugie drzwi i teraz tak. No i tam gdzie pająk przede wszystkim. No i w ogóle pułapki, miliony pułapek. Ej, ale my nie mamy kluczy żadnych, to skąd mamy je wziąć? Trzeba poszukać może, nie? Może w grzybach leżą na przykład? Gdzie jest ten AP? No co ty się trzymasz? Nie, ugryzł chyba. Aha. Tu widzę jedno. Tak? Czy nie? Mhm. No to nie mogę. Jak na biało, no to już ciu, nie? Nie wiem, jak to kurde zrobić, żeby, bo on ma trigger już na samym tym kącie, wiesz? Jakieś szepty słychać w ogóle. Aha, jest jeszcze jedna tam dźwignia, chciałem powiedzieć. No czemu ona nie skacze, jak ona mnie wkurwia w tej grze? Widzę wejście do góry, jakiś ten. Albo mi no jest tu manki, jest wejście do góry i w ogóle jest tam dźwignia jeszcze i to jest hit. Czekaj, bo jak odskakiwałam od tego pająka, no właśnie, to zobaczyłam. Koło takiej lampy, nie? No między znowu tymi. No to pewnie to, ale ona tam nie doskoczy. Ale tak, jest drabinka. Aha, bo są z dwóch stron wejście. Tak, 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 no. Z takiej, że jest jasna jakby ta tapeta. Takie dwie no, bele jasne, to jest drabinka. Ja! Umarłam znowu. Po lewej stronie, po prawej, ona mi się nie łapie. Jezu, tego. Czekaj, bo mnie zaś ugryzł ten pająk, nie wytrzymam. U góry będzie pająk zaś? Nie, cały czas ten sam, bo wczytuję i cały czas mam na... Zapisz to. Są, jest wejście między stoliczkami. Mam, już mam. Dobra. Jezus. No, umarłam. Niestety od tego. No, Marku, mogę ja tu zapisuję na każdym po prostu rogu, skręcie, bo... Aha, i tak... No to my do tam dźwignię pójdziemy, mi się wydaje. No serio. A w którą stronę? W prawo czy w lewo trzeba iść? Chyba w lewo, bo w prawo nic nie ma. W ogóle nie wiem, gdzie ty... Do tej tam dźwigni widzę, że tutaj. Aha, i tu jest te manki. Mnie, ale... No, man, to no mnie to, zabrało no, zbyt dużo życia. Nie wiem, mnie zabiło.
widziałam w ogóle tej dżam dźwigni tutaj. No też nie. Przed chwilą dopiero. Hej, 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 hej. To co, traf, larwa, bo ty tak głupia jesteś czasami, że... No, dlatego ja zawsze zapisuję, o, zanim spadnę. Teraz mamy tutaj te drzwi otwarte, twoje złote. No ale z drugiej strony jeszcze coś było tam, co to wejście, co tam było z drugiej strony. W jakimś łóżku. To twoja drabinka śmieszna w sensie. No ale w ogóle tutaj nawet w tej głównej sali, zobacz, że u góry można chodzić, jest drążek nawet, żeby przeskoczyć. Jest drabinka jakaś. Ja teraz idę w drugą stronę. Czy da się, czy to nie? Znaczy, gdzie idziemy? No co, ta ciachaczka, to nie da się przeskoczyć, czy to jest sufit za duży, aż żeby tak... Spróbowałabym tym jej ruchem takim do tyłu po prostu, nie? Ona nie ma chyba tego ruchu. A czemu ma nie mieć? Weź, o, czekaj, czekaj, ona się w ogóle nie złapa. Ale z drabinki powinna. Dobra, okej, okay. Z drabinki. No, z drabinki. Ruchem. Jezus. Oj, może to będzie klucz, co to jest? Aha, jakiś łomy. Ja w ogóle... Nie, dobra, nic sobie będę komentować, zobaczysz. Okej. Okay. A co to jest za sala, Zaś? Dobrze wiedzieć w ogóle. Nie umie tego zrobić, bo... Coś mi się spaczyło. Jak ty to zrobiłeś? Strzałkę do tyłu? Nie, z okrętem. Normalny, zwykły ruch podstawowy. A, dobra. Bo mi w ogóle na całej ścianie już drabinka się zrobiła. Wiesz? Aha. No. To hit. O Jezu, jak mnie wciągają te drzwi, przez chwilę jadę z nimi po prostu do ściany. Nie, to wszędzie wszystko chcę zabić, już mam dość. Ja na pewno. I skąd mam życie wziąć, niby tyle? Może to jest ten hardcore? Znaczy, ja lubię takie pułapki, ale może bez przesady też. One straszą. Dobra, idziemy do złotych drzwi teraz, tak? Dobra. No ale bierzesz to, czy co ty kurwa robisz? Apteczkę dalej, no ciekawe, w takich pułapkach. Znowu mam game over. No. Ja nie widzę tego. Nie widać. Dziubło mnie. No wchodź, żeby ci dupę zaraz betnie. Aha, jeszcze trzeba wrócić. Tak, trzeba wrócić. I naprzeciwko. Te drzwi bugowane. Jakie drzwi bugowane? No co, ten dźwięk straszny był. Czyli na górę po schodach. Wystarczy chwilę postać przed tymi drzwiami, to zrobi się ten jinx i wtedy już można iść. One mnie, no pewnie, w ogóle odepchnęły. Też. Tak. Nie, to jest tyle pułapek dojebanych, jak na całą grę powinno tyle być. No, mówię ci, że to będzie zesrane. Przesrane znaczy. Pa, Zaś! Dobra, da się to na kuckach zrobić? No, zrobiłem na kuckach właśnie. Rolkiem, nie? Boję się tych pająków, bo one mi życie, a ja słyszę coś. Słyszę w ogóle, jakby Natla mi napierdalała tak, w skrzydłami, nie? Ale ja coś słyszę, właśnie gada. A będzie bo, coś takiego. Ej, ale jest klapa zamknięta. No może to... To, będzie bo, będzie be. Co to jest? Co to jest właśnie? Są jakieś przyciski? To się kręci, czy... Aha, to jest dźwignia w ogóle, postro. Hit. No nie wiem, co bo to robi. Wystaje jakieś kubienko. No też właśnie mówię, jakieś kółeczka. No ale klapy nie... Coś się zrobiło, klapę, tylko pewnie boję się, czy nie na czas jeszcze na dodatek, wiesz? Pewnie. Tak, nadupia coś we mnie! Zaś ten chłop chyba, nie wierzę w to. Ja idę na górę, w dupie to mam. Tak, to jest on. Ja mam dosyć, bo się boję go. Ja idę, ja spieprzam. Słyszysz to, co nam się odwala na dole? Tak, w ogóle. Dobrze, że mi to nie trafia, bo... O, będzie. Mi się wydaje, że to jest ten taki hajniarz, co wtedy, wiesz co? No to ja nie będę latać w powietrzu, coś. Kurwa. Ej, to jest ta sala. Tak, tak, tylko że klapa jest opuszczona. Czemu? Czemu są kolce wszędzie? Wiesz co, chciałabym się dostać na razie na ten klocek, który nam się wyszczelił. Zrobię tę dźwignię, zobaczymy co. Co ty robisz? Czemu tak? To jest czasówka i... No, pewnie a można chodzić w tej wodzie, czy tak...
Ja nie umiem do tego klocka wejść. Jak ty to zrobiłeś? Ale nie wchodź, na dół się opuść po prostu. Aha, w tej wodzie się nie pływa. No nie, no ale zapteczka. Skiszona. No ale zapteczka. No wiem, ale na razie jest zatruta. Dobra, i tam ta klapa pewnie z czasówką, co? Tak, klapa jest czasówką. Ale tam w tym jest też klapa. W wodzie też jest klapa. Więc może ona się otworzy i po prostu ta zgnita woda wyleci, nie? Ale jak ja mam to zrobić, żeby... Czemu chipsy mi wylatują same? Chcą, żebym je zjadła? To jest manki, tak? Może jeszcze na manki mam czasówce iść? To jest śmiech. Jak ja mam tą klapę? No to ja nie mam tyle czasu, sorry. To trzeba jakoś szybciej zrobić, ja nie umiem. Aha, my mamy iść tym drążkiem, tak? Nie. Właśnie nie. No kurde! No ale kolce no się nie chowają, więc nie rozumiem. No na klocek idziesz na klapę, tak? Nie kumam. Dobra. No to nie. No a ten klocek, który się podniósł, dźwignię robisz. Okej, idziemy. Nie bądź w mikrofon. No nie umiem wskoczyć na ten klocek. Normalnie od dźwigni, nie rozumiem. Nie wiem, o co chodzi. Znowu się statyw jak zwykle przykręcił. Na ten tu? Na ten z tą takim, co Amen robi? Ach. Dobra, to daję nara. Tak właśnie tłumaczysz. Zawsze wszystko dla siebie i no. Ja się tłumaczę, to płynąć gadasz... w wodzie do tej klapy? Jak płynąć? Czemu? No nie wiem, o co chodzi za bardzo. No klapa jest tam, tak? Manki jest. Idę. Ale ja mam gdzieś do góry wejść, czy gdzie? Na klocek, który na kadstence się podsunął do góry. No i co? I stoję na nim i co? No jest manki. Aha, Boże, gdzie doszło. Jak ty nie widzisz, dobrze, że chipsiczki widzisz, że ci lecą. Tylko, że ja mam klapę na dół, więc nie wiem. No to masz mieć do góry chyba, tak? No to ona mi się robi na dół, czy na czasówce. Nie robi się na dół. Może zależy, która to jest klapa. Ale nie wiem, co dalej. No ale ja też tym bardziej nie wiem, bo ja tej klapy nie widzę, więc... No za rogiem ona jest, no wprost. Jest to taka ciężka... Też rozmowa ciężka z tobą. Dobra, bo tu tam jest jeszcze inna klapa, okej. Okay. Klap to jest jeszcze trzy inne przynajmniej. No powiedz mi, co mam zrobić. No nie, no przecież to wiesz wszystko najlepiej. Ja nie wiem, ja tu jestem i ja nie rozumiem, co dalej. No, widzę, o, a my mamy celownik, czy nie? Tak. No mamy. No lewek nad tym, koło manki jest ten, z co mu się w ryju szczela. What? Wiesz co? Nie, właśnie nie wiem. No ja jestem na... po tej klapie coś opadła, tak? Stoję. No, na takim szarym moście jakby, no. Zobacz, że u góry jest manki. No u góry na wprost? No, nad nami. No i na lewo jest do strzelenia w ryju diament. Aha, że tam będzie manki w tych ciemnych, tak? Mhm. No to Boże, nie widzę takich rzeczy. A z dwóch stron, czy z jednej? No ja widziałam z jednej. No zrobiła się. W tej wodzie, no to... No tam jest apteczka, wszystko jest. Są dla mnie rzeczy. Dobra, idę na tą klapę, nie? Mhm. Fajnie, że na rożku szybko ona robi, to jest o, super. O kurde. Aha. Robisz, jest kolejny. Z prawej strony w rogu ściany, u góry. Mhm. Kurde, nie myślę. Dobra, trafiłam. Dobrze, to nie jest na czas. Uf. Dobra, tu jest jakiś gzym z tego, co ja widzę. To okienko takie duże, jakby... Nie, nie da się chyba tam wejść. Nie, nie ma nic, no.
Dobra, i jestem. Aha, teraz będziemy szli te manki, tak? No ale kurde, chciałabym, żeby ta woda się oczyściła. Znaczy ogólnie, wiesz, można w niej pływać, tylko że ci życie zabiera. Wydaje mi się, że... Ale dobra, jak będę sobie na tym manki, to te dzidki nie będą mi bić? Nie wiem, zaraz się przekonam. No pewnie będą robić, nie? Nie. Nie robią? Nie robi, nie. No to idę. No młynek to... tu jest. Tak? No, w tych dzidach tam jest na dole. No to trzeba mieć dwa. No, najpierw to trzeba wziąć ten jeden z tych. No to idziemy do mordy, nie? Mhm. Trzeba kończyć odcinek, chciałem powiedzieć. Już tak szybko? No jak 3 godziny jak montałaś na początku. Dobra, to ja pa. Albo sekreta, nie wiesz jak zejść, ale tu nie pasuje, a no, gdzie jest plakietka, a druga, a jak muszę. A ty stoisz właśnie w jednym miejscu pół godziny, ja muszę przyjść i powiedzieć, a tutaj tak, a ty... No czasami ci się zdarzy. Ja. Cały czas. No serio! Co jest, umarte? Ja z rewolweru. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że będziemy mieć starcie z tym chłopem tam. No to sobie lepiej wyobraź. No, słyszę cię. Ugryzł mnie. Nie, nie ugryzł. Idę go robić zwykły z dziury. Zwykłymi. Aha, no oczywiście Franca jeban. Ona go oczywiście aha, nie bo widzi, ta woda... nie? Ja pindole. A ja w tej wodzie jestem i mnie żre. Zajebiście. 1000 zapisów już mam. Aha. Tak też może być. No ale... No Lara, nie wiem, no mogłabyś jakoś jakkolwiek być normalna. To o, pewnie spadnie jeszcze do niego, bo o to tu chodzi. No ale... Czy ja nie wiem, co ona robi? No pewnie! Bo masz shotguna na dół ustawionego. A co to jest za artefakt? Pierwszy raz taki widzę. Okej. Okay. No to stąd idę. Ale można iść do tej wody po te shotguny, czy umrzemy też? No, zabiera życie. Może ta woda się oczyści faktycznie. Ja nie będę tracić życia. No nie, na razie nie. No co to jest? Jakieś oczy, nie? To jest jakiś klucz. To są tybetowe. To był klucz do wsadzenia gdzie teraz? A jak się nazywa on? Coś? Lukki. To co, wracamy? No manki, nie? Mhm. Zobaczymy. Gdzie to? Chyba, że to trzeba w ogóle wrócić tam, gdzie takie ciachaczki się, ten pająk. Ale co? Ktoś mi to zabije, to gówno. Okej. Okay. No wróciłem na górę, bo ten drążek jest po to, żeby wrócić, nie? Jaki drążek? No, ten co mówiłaś. Nie wiem, na razie idę manki, gdzie? Co ten łańcuch robi, tak? Tam mam iść. Ja wracam do chłopa. On tu jest. No ale tutaj nad manki... Ja już nie mam całego życia, chciałem powiedzieć. Ale tutaj nad tym manki też chyba byś szło chodzić, a my nie weszliśmy tam. Może być sekret morski. No dobra, ale tam tak trzeba będzie wrócić. A młynek jest dalej zablokowany. Macie w ogóle powodzenia, że tutaj z tym chłopem. Czemu? No bo jest jakiś popierdolony. No. Może to jest ten hardcore teraz już. Dobra, z szogunego pocisnąłem, wziąłem apteczkę, trudno. No nie była to najprzyjemniejsza walka w życiu. Dobra, już od nowa. Co od nowa? Wszystko. Jak? No bo ten łańcuch mnie tam zrzucił w ogóle i nie mogłam przejść. Mhm. Nie wiem, gdzie, ja mam przed. Się, gdzie mam się puścić, no. A mnie zastanawia, żeby wejść jeszcze nad te manki. Ale można by tam zaraz będziemy wchodzić. No spoko.
A jak to, jak mam go zabić, tego czubka? No chyba to jest śmiech. No z szukunem. Tapteczkę od razu. No. Znowu od nowa. Co zrób cięcie. Wsadzimy sobie klucz i sobie zakończymy odcinek po prostu. Puściłam się przed to i tak spadła, więc nie wiem, jak mam to przejść. Ale co się dzieje teraz mi? Tobie czy mi? Mi. Ale co się dzieje? Mam młynek. Okay. No. No dobrze, nie? Ale trzeba będzie wrócić do tych kwasów i coś tam porobić więcej. No nie wiem co, nie wiem. Dobra, nieważne. No ona mi i tak spada, no to i tak muszę iść manki i no dobra, nieważne. Jebacz to. Co za nuta jest? Jest tak głośno. Zcisz mi to. Dobra, muszę wziąć apteczkę, niestety. Jakieś organy kościelne. I z tego. A to jest ten, co się go znowu na około robi? Nie. A ja nie mam shotguna. Zepsuło mi się coś. To może nie być. Zobacz, coś się stało. Zobacz na Messengerze. Zapisuję to. Już patrz. Nie wiem, czy ona będzie strzelać z tego. Gdzie ten czubek? Nie wiem. Tym drabinką muszę zejść, nie? Ja schodzę w ogóle jakiś zjeb. No, ale ja nie wiem, jak mam go pokonać. Boję się. Gdzie on w ogóle jest? Gdzie on jest? W głównej sali. Nie, nie ma go w głównej sali. No jest to zbagowany. No to lepiej dla ciebie było. A on nie ma paska życia. Nie. Weź te zwykłe pistolce. Dobra, umarło to coś. Mhm. No i co teraz? Gdzie teraz iść? Co drugie drzwi to takie cechaczki. Drugie drzwi to cechaczki. Boże, mamy tyle klipsów do uzji, a nie można ich wykorzystać. To jest straszne. Aha, takie tutaj są te... Z mieczami, tak? Co na dół, do góry. Tak. Boże, się ich boję zawsze, wiesz? Trochę mnie dziubli. No weźmiesz sobie młynek, tutaj przycisk jest i ten, i sobie skończymy. A! Umarłam zaś na tych... drzwiach. No bo one są zbugowane. Nie, ich po prostu znowu nie widziałam. My przesuwają za każdym razem do tyłu, nie rozumiem. A mnie wciągają tak jakby na bok, do ściany. Dobra. Okej, okay, tutaj ten klucz. No na dziwnie te drzwi otwiera tym kluczem. Ładnie tu. Jezus. Czekaj, mi dziecko spadło z łóżka, moment. Jestem. A tutaj... nic więcej nie ma? Woda się oczyściła, tak? Tak. Okej. Okej, i co tutaj jest takie... No to rozwala? Czy... jeszcze jest apteczka. Wziąłeś sobie te wszystkie apteczki? No.
No to mówisz, że masz... Aha, tu jest mój najgórzek, byk. A ja szukam. I co teraz? Nic, koniec. Tu już koniec w tym pomieszczeniu, tak? Mhm. Dobra, to dziękujemy bardzo i do usłyszonka. Cześć.